Hej wszystkim, Hexagon z strony. W dzisiejszym odcinku przedstawiam całą historię wężonów z LEGO Ninjago od początku do końca, więc ja już bez dłuższego przedłużenia zapraszam na odcinek. Więc istnieją dwie wersje historii powstania wężonów i zamknięcia ich w grobowcach. Nie wiadomo jednak, która z nich jest tą właściwą. Według pierwszej z nich, popularniejszej, bo znanej przez ludzi wężonu i zapisanej na wężowym głazie, wężonowie zostali stworzeni przez pożeracza światów i wykorzystani przez niego w podboju krainy Ninjago. Ludzie wykorzystali przeciwko nim święte flety, dzięki którym udało się im uśpić i uwięzić pożeracza pod zaginionym miastem Ouroboros, a pięć plemion wężonów zamknąć w pięciu osobnych grobowcach. Druga wersja, znana tylko przez wężonów, mówi, że kiedy pierwszy mistrz stworzył krainę Ninjago, głęboko pod ziemią również stworzył wężonów. Od pierwszego świtu najstarsze węże znały klątwę Złotego Władcy. Wężonowie próbowali ostrzec mieszkańców powierzchni, ci jednak nie słuchali, uważali, że to wężonowie są ich przeciwnikiem. Choć próbowali jedynie przeciwdziałać spełnieniu się przepowiedni o rządach Złotego Władcy. Gdy pożeraczowi światów nie udało się zmusić wszystkich do ukrycia się pod ziemią, w końcu wężonowie sami postanowili to zrobić. Uznali, że już nigdy nie wrócą. Wiele wieków później, za sprawą Lloyda Garmadona i Pytora, wszystkie plemiona zostały uwolnione z grobowców. Pytor zwołał spotkanie pod miastem Ninjago, jednak zostało ono przerwane przez ninja. Podczas kolejnego spotkania w zaginionym mieście Ouroboros, Pytor wezwał pozostałych czterech generałów na pojedynek o ich berła i lojalność. Dzięki postępowi generałowie przegrali, a Pytor ogłosił się królem węży. Wężonowie pod wodzą Pytora skutecznie zdobyli cztery srebrne ostrza kłów, potrzebne do przebudzenia pożeracza. Jednak podczas bitwy z armią szkieletów w swojej podziemnej twierdze zostały one skradzione przez ninja. Pytor podstępem odzyskał je i ruszył do Ouroboros. Tam przebudzili legendarnego węża, który później został jednak zniszczony przez Lorda Garmadona. Po pokonaniu pożeracza i zniknięciu Pytora, wężonowie przyłączyli się do Lorda Garmadona, kiedy ten zaoferował im nowy dom. Podczas poszukiwań Wyspy Ciemności Scales zrzucił Garmadona do oceanu i tym samym został nowym królem węży. Z jego rozkazu wężonowie rozpoczęli podkop pod miastem Ninjago w celu jego zniszczenia. W trakcie kopania natknęli się na starożytny grobowiec, wewnątrz którego zostali pokonani i uwięzieni przez przywróconych do życia kamiennych wojowników. Po tych wydarzeniach wężonowie postanowili zrezygnować z ciągłej walki i zaczęli nad sobą pracować. Przysięgli również, że nigdy nie wrócą na powierzchnię. W pewnym momencie udało im się złamać pieczęć i otworzyć wrota grobowca. Pewnie jak wszyscy wiedzą, istniało pięć różnych plemion wężonów. Anakondowcy byli najpotężniejszymi wężonami i byli koloru fioletowego. Nosiciele są najsilniejszymi fizycznie wężonami. Byli oni czarno-czaro-pomarańczowi. Hipnokobry są najhipnotyzującymi wężonami. Ich ciała są koloru niebieskiego i szarego. Jadozęby są jadowymi wężonami. Ich ciała są koloru zielonego. Wężo-wampiry są wampirycznymi wężonami. Ich ciała są koloru czerwonego i białego. I coś na sam koniec, przygotowałem dokładnie alternatywną historię, która też jest ogólnie jakby, może w sensie nie jest kanoniczna, bo jest oczywiście alternatywną, ale właśnie ją teraz wam przeczytam. W alternatywnym wszechświecie Lloyd uwolnił wężonów, by udowodnić ojcu swoją wartość. Wężonowie rozpoczęli konflikt ze szkieletami. W końcu Garmadon zaryzykował użycie mocy czterech broni z Pinjitsu przeciwko pożeraczowi światów, a w walce ten zajadłej, że prawie zakończyło się zdemolowaniem całej planety. Garmadon został zmuszony do ucieczki, a wężonowie przejęli cztery bronie i zniewolili armię szkieletów. Węże zapanowały nad krainą, założyły swoje miasta i podporządkowały sobie ludzi. Więc taka mogłaby być też wizja Ninjago, gdyby wężonowie wygrali. Jeśli wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz możecie też zostawić subskrypcję na moim kanale, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Oczywiście też kliknijcie dzwoneczek. Ja się już z wami żegnam, widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.